Siemanko, witam znowu nie w mojej siadarni, ale na biurku, ponieważ dzisiaj mamy tą przesyłeczkę do odpakowania od Patrycji z Wolfblood Stable. Wysłała mi to już jakiś czas temu, ale powiedziała, że mam odpakować na Mikołajki, więc odpakowuję na Mikołajki, więc otwórzmy, bo już się doczekać nie mogę. Tak, zanim otworzę. Paczuszka jest taka, tak się prezentuje. Jest jej dużo, jak widzicie, po szerokości. Patrycja mówiła, że uważa, uwaga, bo wybuchnie, ale coś jej nie wierzy, że jak coś, to ten dynamit nie jest jej. No zobaczymy, na kogo trzeba będzie zwalić winę. Jak to otworzyć? O, chyba mam pomysł. Da się w ten sposób? Faktycznie, można przypuszczać, że tam jest trudel, tak to jest zapakowany wnikliwie. Boję się czegoś tam uszkodzić, bo wiem, że tam jest sprzęt i inne takie sprawy. No, dalej. O, coś tam nacięłam. O, 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 jest, jest, jest. Kurczę, no, nie za tak woska już z samym odpakowywaniem tego. No, superancko. Okej. Okay. Nożyczki. Dobra, mamy odpakowany. Tu jest list jakiś. I rysuneczek. O mój Boże, czy to koniolis? Pysk ma trochę koński, ale jest całkiem ładny. Dziękuję, fajny jest. Fajne kolorki mu dałaś. A list przeczytam już oczywiście na własną rękę. I tak, co mamy dalej? O, już widzę coś różowego. Bardzo śliczny, różowy uwiązik. Długi dosyć. Zaraz. A nie, to nie jest uwiązik. Toż to są wodze! Bo widzicie, są karabinczyki z obu stron. Halo. Ostrość. Ostrość. No w każdym razie, o. Widać te karabinczyki, nie? Zaraz przyniosę jakiegoś konia. Sprawdzimy, jaki to jest długie. No i będzie Ringo. Powiedzmy, że tutaj jest Ringo. Ringo, przywitaj się. Przyczepię mu do kantara. Ojejku, ale to jest maciubkie. Wezmę, że tak. Tak o przyczepię. Hop. No, dosyć spoko. Długie są. I różowe, co jest bardzo na plus. Dziękuję bardzo. Kolejny, o mój Boże. Dużo materiału. I kantar. A, bo to jest kantar do kompletu. Widzicie? Jaki bajer. Więc właśnie, całą resztę prezentacji, czyli to, co zostanie tutaj odpakowane, będzie założone na koniach i zaprezentowane dopiero na blogu, więc radzę spojrzeć, jak jesteście tego ciekawi. A w międzyczasie mamy polar. Po prostu polar. Dosyć fajny, dosyć go jest dużo, ciągnie się. Będą derki, całkiem prawdopodobne, że będą derki. Odkładamy na boczek. Co my tu mamy? Wygląda jak skóra. Taka podszywana. Troszkę się skleiło, ale to nic. Nie, to jest skóra. Po prostu skóra z czegoś. Nie wiem, co to jest. Wygląda na jakiś pokrowiec. Patrycja, jak będziesz to widzieć, odpisz, co to jest, bo nie jestem pewna, czym to może być, bo jest tak dziwnie zszyte. W każdym razie dziękuję. Będą ogłowia, będą siodła. Będzie lepsza jakość rzeczy. Następne. No, co my tu mamy? O, coś zapakowane w bąbelki. I sznureczek. Hops, sznureczka już nie ma. Dereczka! Jaka śliczna! Ojeju! Jaka urocza. Widzicie, jak się błyszczy? Będziemy błyszczeć teraz. Wow! Brokat! Jest super! Ringo, potrzymaj. Sorki za różowy, ale nie spodziewałam się. Ojej, tu coś odpadło. Dobra, się przyklei. Muszę pamiętać, żeby to przykleić. Następnie mamy już ostatnią rzecz. A to się da tak... Ja to przecinam, nie? Hops. O, ja wiem, co to jest. To jest, moi drodzy, siodło westernowe. O, razem z ogłowiem. I
Popręgiem. Tak się przedstawia nasze ogłowie. Aha, to jest w ten sposób. Takie o. Fioletowe. Bardzo ładne. Nawet na dekorację na naczółku. O. Takie koraliki. Fokus. Halo. Dobra. Nie ma co liczyć na ten aparat, żeby nie współpracował. I siodło. Róg się nie odkleił, ale jest taki... Nie, jednak się odkleił. Ale naprawdę fajne siodło. Patrzcie, jakie super. Razem z padem od razu. Więc będą notatki z westernu. Możecie się spodziewać gościa, jeśli chodzi o western, którego może się spodziewacie, a może nie, więc no, zobaczymy. No i popręg jest dosyć krótki, ponieważ tutaj przystuła jest dosyć długa. Drugiego popręgu nie ma, bo powiedziałam, że nie potrzeba. Więc w ten sposób prezentuje się nasz mikołajkowy sprzęt, który dostaliśmy od Patrycji. Tam jest zniewieściały Ringo, ubrany na różowo oraz tu jest kantar. Tutaj mamy siodło, ogłowę, popręg. Tutaj mamy bardzo przykro odklejoną część obderki, skórę, polartu. I tak, i to by było wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam za uwagę. Pojawi się przed końcem roku jeszcze jeden film z obiecanym Q&A, ale czekam na dobrą okazję do tego i już wiem, jaka będzie to okazja, także możecie się spodziewać filmu za tydzień. Notatki na blogu będą codziennie i będzie to dosyć intensywny tryb teraz, więc polecam codziennie patrzeć na bloga, bo są, mam nadzieję, ciekawe rzeczy. No i do zobaczenia w notatce na blogu. Żegnam Was bardzo, bardzo serdecznie. Wesołych Mikołajek i pa, pa!